Cześć wszystkim, z tej strony MrYox, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu pierwszego. I tak. Co tu się stało? Taki dziwny ten dirt, taki... Nie wiem jaki. Innego koloru. Dziwne. Bardzo dziwne w ogóle. To z Minecraftem mi się ostatnio dziwne rzeczy dzieją. Czyli działy, bo na razie to wygląda wszystko ok, tylko że to mnie dziwi na razie, tylko i wyłącznie. Miałem kilka problemów, tak jakoś dla mnie to było strasznie dziwne, bo nagrałem te dwa poprzednie odcinki, bo nagrywam jeden po drugim. Oczywiście zapomniałem sobie zrobić kopię po nagraniu. No i po prostu chciałem nagrywać właśnie ten, co właśnie teraz nagrywam. To po prostu raz mi, że mi się Minecraft nie chciał w ogóle włączyć. W końcu jak mi się go udało jakoś, nie wiem, uruchomić. Przeinstalowałem go na nowo i musiałem jeszcze raz zainstalować modpacka. To tak jakoś tak dziwnie, bo mi światy zniknęły. Mimo, że był folder, mimo, że zajmowała tam dajmy 30 mega. Ale i tak Minecraft mi go nie wykrywał. Ale na całe szczęście miałem kopię zapasową i to właśnie mnie uratowało, bo jakbym miał zacząć wszystko od nowa, to bym się trochę wściekł. No ale dobra. A jeszcze jedno. W tym odcinku udostępniam wam nową wersję mojego modpacka. I jeszcze takie jedno słowo opowiem, znaczy dopowiem, że przywróciłem modyfikację Better Dungeons. Już tak mi strasznie teraz tak na FPS-ach nie cierpi. 30 to 30. Z taką prędkością nagrywam, więc jakoś nie mogę, bo mi się trzyma około 50. A przy nagrywaniu mi maksymalnie spada do 40, więc to nie jest takie drastyczne. Spada i taki, ale wolę na 30, trochę można czasem przycinać. Ale to nie jest spowodowane, że mam dosyć taki słaby sprzęt, tylko właśnie przez Better Dungeons, bo trochę potrafi przymulać, zwłaszcza przy terenie, który się generuje. I tak, tutaj właśnie te nitory dałem. No jest to jeszcze 12, a i jeszcze jedno, jak mi cofnęło, to musiałem na nowo wszystko wyrównywać i ul zniszczyłem Destruction Katali i mi wpadły dwie pszczółki. Pszczółka mi się trochę później zajmie i tutaj mam taki w planach, zamiast tego magazynu na górze, co tam jest z tymi skrzynkami i tak dalej, przenieść na dół. I teraz takie pytanie do was, co bym mógł zrobić w tym tutaj pomieszczeniu? Czy tam crafta, to bym tutaj nie za bardzo chciał. Bym musiał bardziej wtedy uważać. Chociaż mogę nawet tutaj dać tam crafta. Nie wiem, no posłucham waszych opinii, co byście chcieli, żebym tutaj dał. No i sobie tak jakby trochę skina poprawiłem, sobie dołożyłem tutaj na górze, jak jest taka kreska, ten taki jakby taki szary. Teraz właśnie mniej więcej tak wyglądają moje słuchaweczki. No i dobra, i w tym odcinku już się powoli zabieram do robienia elektrowni słonecznej. Jak już widzicie, sobie wyszukałem. I ten bodajże hełmik to jest dosyć taki, no nie wiem, może przydatny. Muszę sobie poczytać, ale z tego co mi wiadomo, to on będzie naładowany by tego botpaka. Mi się dosyć przyda. Dobra, ten tutaj naładowany. Jeszcze tylko tego tutaj botpaka naładuję. I trochę redstone'a. Że redstone się bardzo przydaje. No jak widzicie, to strasznie dużo potrzebuję. Też mam taki pomysł, ale to troszkę później.
O jest, ale to drogie, strasznie drogie. Najpierw zacznę od tych zwykłych, potem to może o to właśnie poszerzę. A jak właśnie zrobię ten taki najlepszy, to w ogóle nic po prostu nie będę potrzebował żadnych podstawowych elektrowni. No ale na razie nie, na razie tylko te zwykłe zrobię, może. No na razie zwykłe, tam nie będę się jakoś tak na razie kombinował, bo i tak ta najlepsza elektrownia słoneczna jest, o Boże, takie drogie to, że... Hej, ale dobra, będę potrzebował węgla, dużo żelaza. Planuję na razie zrobić jakieś 15. No 15 i będę potrzebował do tego kupę żelaza. I jeszcze więcej. Żelazek zawsze się przyda. Więc dobra, zobaczmy ile jest. Najwyżej będę polował na Creeper Glowstone'owe, potem na te niszczące światło i dorobię się bardzo dużo żelaza. Ale czy coś tutaj, jakieś żelazo, jeszcze coś, tak mało. To mi się też przyda. Co tu jeszcze? Nie, to, tylko to, nie, to. Czy tak, kable redstone jeszcze, kabelki z tego się zrobi. Redstone tu tam mam całe mnóstwo. No jednak będę musiał, kurczę. Na razie to niech tutaj będzie wszystko. A i przy okazji, jak tam wyrównywałem jeszcze raz, tak jakby, to natrafiłem na żółty kryształ. Bardzo się z tego powodu cieszę, jeszcze tylko dwa. Nie, jeden wystarczy tylko ten wiz i będę już mógł zrobić jakiś portal. Ale jeśli tam, dajmy, będziecie chcieli, żebym zrobił tam wszystkie te, jakby, jak to nazwać, maszyny, czy nie wiadomo co, takie laboratorium tam craftowe, to nie wiem. A ten portal zrobię do czegoś innego. To działa, tak? Działa, dobra. Jak działa, to bardzo dobrze. Jest jeszcze jedno, tutaj jeszcze będę musiał pousuwać. Tak. Czyli pójdę teraz sobie trochę Glowstone'u narobić, bo czy mi się on strasznie przyda. O, skarbnik. No i też powinien się tak zastanawiać, dlaczego ja to tym tutaj robię. Bo raz, że to szybko. Na przykład tak jedno, czy nawet tylko jedno kliknięcie i już mam. A żeby ręką tą trochę to muszę porozbijać. Po prostu chcę to szybko zrobić i już iść do domku i już robić tam elektrownię. Myślę, że nie będziecie mieli mi za złe, że tak kopiuję te itemki, bo trochę by mi to jeszcze bardziej zajęło. A nie chcę, nie wiem, robić tej elektrowni przez, dajmy, 10 odcinków, no. Bo dosyć śmieszne. Myślę, też mogę wszystko znowu zbierać poza nagraniem. Ale ja postanowiłem, że będę robił jak najmniej tych cięć. Chyba, że dajmy, nie wiem, jakieś coś, tworzenie czegoś zajmie, dajmy, nie wiem, godzinę, to wam oszczędzę tego, bo to przecież trochę bez sensu i trochę było już to nudne nawet. Dobra. Jeszcze troszeczkę.
Kartkę, o Jezus Panie. Teraz tutaj jeszcze pozbieramy. Jeszcze dużo trochę na dole leży. Okej. Dobra, ile tego mamy? Zaraz zobaczę. No, jeszcze trochę. To nie jest jakieś takie masakryczne, szybko. Ale też tak zauważyłem, że trochę to chyba zwolnili w tej wersji. Bo w tej wersji jak gram na multi, to tak zapiernicza, że praktycznie nawet nie mija 15 minut, nawet 5 lat nie mija i już jest cała taka kubka zlikwidowana. No tutaj jeszcze pozostałości tak jakby będę musiał to niestety sobie przenieść. I dlaczego mi lagujesz? Bo co się niby dzieje? Ja muszę włożyć tam to wszystko. A fuck. Żelazo. Jedna sztuczka. No jedziemy, skopiowanie. Dobra, za chwilę tutaj wrócimy i zobaczymy, jak to tam wszystko idzie. O jest. No nie no, trochę mi przycina. Czyżby wszystkiego nie wyzbierałem? A, jak tam? No, poniżej 30. A, okej. Na razie zniżę. Teraz powinno być już ok. No. A im poskoczyło do tych 40, to. Jak tam idzie? O, kuźwa. O, jasne. Piorun. I teraz, jak ja mam to połowę z tego przetopić, i jeszcze trochę muszę narobić sobie tego węgla. Jeszcze o tyle sobie wezmę. To niech tutaj się robi trochę tego węgla, niech się tutaj robi. Ach, no dobra. O jest, już trochę za dużo, ale nie będzie. Ten węgiel muszę włożyć tutaj. Działaj. Tak jest, działa. I teraz to muszę. No jest, trochę to potrwa. Odłożymy i pójdziemy sobie. Pójdziemy sobie na to. Idziemy sobie gdzieś poszukać tego zasadnego fioletowego kryształu. No strasznie, kurczę. Strasznie mi tutaj trochę przycina momentami. Czy to by nie jest fioletowy? Tak jest, to jest fioletowy. Ty gnoju, giń! Noż ty kur... spieprzaj ode mnie. O, dupę, ale mi tu... Halo? Kryształku, gdzie ty jesteś? Tutaj jest. No kuźma, no. Takie... Ajajaj. Ten fioletowy dupa. Dupa ja się... Nie, to nie fioletowy. A, ten już myślałem, że coś tu będę miał. A nie, chyba muszę jednak do kopalni iść. A pochodni mam. Nie mam pochodni, czyli po pochodni szybciutko. Jeszcze trochę narobię sobie takiej dla jaj. Dobra, możemy iść. I tak.
Niech to jeszcze tylko spojrzę sobie tak lądowo. Sobie wezmę jeden start, to sobie zostawię tutaj, to też niech tu idzie. Żarcie, myślę, że start tego żarcia. Jej. Ty, kuźwa, kocie zasrany. Króliki morduje. Zasraniec, kuźwa, jak możesz króliki mordować, ty... No. Już sprawa wyjaśniona. Dobra. Idziemy. Idziemy, nie wiem co. Ups. Oj, oj. Trzeba wpierdzielić tego tu. Okej. Jeszcze jeden stack tego gówna. Redstone'u. Mocnie tutaj znowu mi się popierniczyło. Pochodnie 22, to jest mało. Miałem więcej, no co jest? Mam gdzieś tu ten. No mało. Dobra, to sobie patyczki o tak, o tutaj. To mógłbym już od razu pójść. Fak, znowu to samo. Oj. Dobra. Hops, 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 hops. I te tutaj też niech idą. Dobra, możemy iść. Prawa pokryształy. Hehe. To jest 15 odcinek. Podejrzewam, że go dostaniecie we wtorek. Tak jest. Czyli to będzie... Widzicie na kalendarzyk. Już nawet widzicie, jaki mój system, ale dobra. No, dobra, wiem, co to będzie. Bo ja to masz kuźwa znowu slime. No. No i czyżby to była tyle z tej jaskini? Uran, bardzo się przyda uran. Chodźmy do tej elektrowni atomowej. O, 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 kuźwa, taint. Tainted crystal. Zarąbiście, ja potrzebuję viscrystal. To najlepiej w sztukach 10 co najmniej, albo nawet jeszcze więcej. Bym zrobił od razu ten, takie, tą, taką fajną książeczkę. Z tymi wszystkimi przepisami. No, przepisami i by mi to bardzo pomogło. O Jezu, kot się do mnie dobija. Normalnie jakiś taki nakoksowany ten mój kot. Drzwi też nie są takie lekkie, a on tam na luzie sobie otworzy. Ja pierdzielę. Dobra, cięcie. No dobra, no już jestem. Jeszcze chwila, bo muszę znowu, bo stoper zatrzymałem na chwilę i bym zapomniał uruchomić. I teraz w tym programie, co ja tam zawsze nagrywam, ten Mirili Section, to właśnie aktualizacja, bo w ogóle mi ten nie chciał aktualizacji ci informować, że są. O. Nawet jak już widzicie, jest ten zasrany bosik. No ale nie mam zooma. I mam jakiś właśnie problem z Optifine'em. Bo raz, że... O, dupę mać. Ginie, nie, tylko nie. Da, zginął.
Dobra. Idziemy dalej. Jaskinia, HPS. Właśnie już zmienię sobie mapkę. Przy okazji sobie zmienię tak. O. Jest już cacy do domku 300 metrów. Jest już tak jak należy. I klucze lagi do jasnej dżungla. A ja dżungli nie chcieć. Wszystko tylko nie dżungla. O, tu. No. Największa jaskinia, jaką w życiu widziałem. Normalnie nawet nie można jej zmierzyć. No. O, trochę większa, ale to jeszcze nie jest to. Tam coś jest. O. Niezła górka. O ja. Pierdziele. Mi to wszystko ciężko chodzi. He, co my tu mamy? Nic. Dobra, to idziemy tędy. O. O, tak jest, kurczę, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Ty gnojku. Dziękuję. Trzy. No, nie mogą być, chociaż te trzy. Brak koper oczywiście naturalnie, tin też, tam wcześniej już zebrałem. Co może wyglądać, że coś powiem, ale już to zrobiłem i... Możecie uznać, że mam opóźnienie dźwiękowe. Uran jeszcze zbiorę. O. Jedna sztuczka, ale zawsze coś. Tutaj znowu koper. Ale chwila. To jest bodajże Zed Power 2. No i dobrze kojarzę. Bo są tak jakby trzy. Nie wiem jak to nazwać. Tekstury kopru. I generacji. O, w dupę krowa. Ja pierdziele. Zginiesz, bo mnie wystraszyłaś. Dziękuję za żarełko. Ty też tu chodź, tu zgon. Dobra, marmur to tam. Mnie nie obchodzi na razie. Ja chcę w dół, ja chcę w dół iść. Dobra, to nie prowadzi na dół. Okej, więc idziemy sobie tędy, tak jak już na początku szedłem. O! Zarobista jaskinia. Ale dobra, przynajmniej mamy wiskrystale. Czyli kryształy, no. Mamy kryształki. Z tym się nawet bardzo cieszę. No, no rzeczywiście miałeś gdzie przyjść, ty. Nie, nie będę go. Nawet nie chcę się go do niego zbliżać. Bo nie chcę, żeby tutaj mnie zarąbał. Zwłaszcza, że jak mnie jakiś zabije, to ja wszystko mogę stracić, jak tam nie wrócę. Wiem, że jest na to modyfikacja, ale to było już wtedy za proste. Już mógłbym wparować, zginę, to zginę, nie zginę, to nie zginąłem. Mieć na to wszystko, no wiecie, mieć to wszystko gdzieś, tylko by patrznie poziom. A właśnie, kurczę. Dobra, to jeszcze wam pokażę, że na przykład ten level właśnie są, na przykład mam teraz piąty, to nie będzie szedł właśnie na, nie wiem, na enchantowanie jakiś pierdół, dlatego będę miał tonic enchanted. Ale to będzie szło na coś innego. Więc już domyślacie. Jak nie, to za chwilę się okaże. Jeszcze tylko 170 metrów do domciu. Dobra, i to drzewko mi się bardzo przyda. Bo skoro on tutaj jest, to znaczy, że tutaj jest sporo wisu. Co za skurczybyk. Może myślałem, że coś mnie goni. Ale to mi się chyba tylko wydawało. Więc praktycznie to byłoby to wszystko w tym odcinku. Jeszcze tylko do domku zajdę. Pokażę wam, co to, co mam pokazać.
co chce. A noż w dupę mam mać. Gin. Gin, 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 nie! Nie wybuchaj. O, w dupę mać. Duszek. No i kolejny, no. No jasne, i co jeszcze? Dwa duchy teraz mam. No. No to jest już jakaś. O co ty, kurde? Gin! Tak jest, już jeden duszek won. Dobra. Czysto, teraz tylko trzeba kasy pozbierać. Już tam nic nie ma. I coś wpierdolić. Dobra, na jedzenie, jeszcze tylko pasiorka. Bardzo się przyda. Ja też będę miał od zarąbania diamentów. To będę na przykład u nich tam kupował zbroję diamentową, potem przerabiam na coś innego i tak dalej, i tak dalej. Bo można. Jak można, to trzeba korzystać. No w dupę nasrało tych duchów. Dobra, czas pójść spać. Kurczę, nie tu. A drzwi tak zostawię. No, i tak. Potrzebuję jednego patyka. I dwie te deski. Teraz tylko pójdę sobie. Dobra, to tu zostawię. Tego nie dało. Skóra oczywiście, sadzonki, no, sadzonki idą tam. I teraz tak. Jeszcze to przerabia? Dobra, myślę, że tyle starczy. No, chyba nie, ale... No dobra, teraz tak. Robię sobie drewniany mieczyk. Zrobiony. Sobie go wybiorę z paska szybkiego dostępu. R. I sobie wybiorę sword. Jeszcze raz i levelujemy. Tak. Damage. Dobra. Mamy mieczyk. Zarobiliście. Dobra. W dupie to na razie tam. Włożę kolejne te do przepalania. Dobra, niech idą. O. Kolejny stack redstone'a pójdzie. O, znowu nie ta. Znowu nie... Nie w to miejsce sobie... Wtyknąłem tego redstone'a. No dobra. Tak więc... no może taki nie był za ciekawy ten odcinek. Trochę informacji było... Byliśmy na chwilę w jaskini. Tak sobie pomyślałem przez to cięcie, które tam było, jakiś tam w połowie odcinka dajmy, że po prostu przygotuję wszystko, zrobię generatory, zrobię te piecyki bodajże. Czy no generatory, piecyki, jak do tego generatora jest potrzebne, czyli generatory, obwody elektryczne, szkła poprzepalam. I zrobię tyle, ile będę miał na to surowców. Tak więc w następnym odcinku sądzę, że już będę miał swoją pierwszą elektrownię w tym oto super świecie Minecrafta. Jeszcze tylko coś tam się na mnie czai. Pójdziemy zarąbać z naszego nowego mieczka. Ej, halo, Creeper! Ej, yo! Niech tam będzie. Dobra, no. A więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. No a ja się z wami żegnam. Cześć, na razie, pa.